pierwsze, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, z taką recenzją jakby, z takim właśnie Wam pokazaniem tej torby z Zooka Inglot. Dużo osób mnie prosiło o ten filmik, więc go właśnie nagrywam. Starałam się jak najbardziej Wam pokazać, żeby ten kufer sobie stał koło mnie, więc postawiłam go na stole. No cóż, ułożyłam podkładkę, żeby się nie zniszczył, no i wiecie, to jeździ po podłodze, ale ułożyłam podkładkę. Później wszystko wyczyszczę, także będzie git. Więc przychodzę do Was z tym filmikiem właśnie z taką recenzją, mini recenzją tego kufra, bo miałam go na ulicy dopiero ze dwa razy, więc nie wiem do końca, jak on się sprawuje po jakimś dłuższym czasie, ale to będę Wam aktualizować w przyszłości. Mam nadzieję, że takie dziwne dźwięki, jak będziecie słyszeć, to Wam nie będą przeszkadzały, bo po pierwsze hałasuje mój pies jak zwykle, a po drugie gotuje mi się rosół obok całkiem, więc mam nadzieję, że nie będzie tego słychać. Więc tak, przechodząc do tematu. Kufer jest wykonany z takiej tutaj, jakby Wam to powiedzieć, takiego materiału, tak jakby wodoodpornego, nie wiem do końca, czy on jest wodoodporny. Ale na pewno jest jakiś syntetyczny. Ten materiał jest całkiem taki mocny, ten materiał. Kufer jest dosyć duży. Tak jak widzicie, od łokcia do końca głowy mi dosięga. To jest gdzieś z 50 cm. Kufer z tej strony ma jedną dużą kieszeń. Z boku ma kieszeń taką, tutaj można sobie coś wsadzić. Tu ma taką malutką kieszonkę, to nie wiem nawet na co, tutaj można jakąś pierdółkę sobie schować. No i z drugiej strony jest podobnie, też jest jedna duża kieszeń. Tutaj także ma kieszonkę dużą i mniejszą, tutaj mam powkładane już jakieś rzeczy, żeby Wam pokazać, jak to wygląda, tak jak już sobie wszystko ułożymy i zobaczymy, jak to jest. Więc przechodząc do tej dużej kieszeni, mam nadzieję, że to widać, w dużej kieszeni są saszetki. Są saszetki. Saszetki możemy sobie podpisać każdą, na przykład, nie wiem, tam co sobie schowamy, podkłady, nie wiem, bronzery, jakieś tusze, róże, pędzelki, no co tam chcemy. Tutaj na prawej stronie też mamy taką kieszeń siateczkową. Tu ja sobie powsadzałam jakieś tusze do rzęs, jakieś utrwalacze do brwi. Tutaj z tyłu mam też kredki, bazy do powiek, jakieś eyeliner i tak dalej. Ja Wam przykładowo tak pokazuję, jak ja sobie to ustawiam, bo każdy może sobie inaczej to poukładać. Tutaj też mamy taką jedną dużą kieszeń. Tu akurat mam jakieś sztuczne rzęsy. Za bardzo tutaj nie można dużo powsadzać, bo jeżeli wsadzimy tutaj na przykład tą butelkę, co tutaj mam z tym utrwalaczem do makijażu, to już mi się to nie zamknie. Więc tutaj trzeba jakieś cienkie rzeczy sobie powkładać. Można też palety do cieni, bo one są zawsze cienkie. Można pędzle też, tylko że jak wyciągamy pędzle, no to za włosy nie będziemy ciągnąć, więc najlepiej jakieś takie pędzle, ale zabezpieczone można tutaj powkładać. Dalej mamy tutaj, już Wam mówię, ile tych saszetek jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć saszetek. Tutaj też mam jakąś siateczkę, więc też coś można tu powkładać. Tak jak wiem, z tego co się orientuję, to te saszetki można sobie uzupełnić w Inglocie, można dokupić je. Pokażę Wam te saszetki, jak one wyglądają z bliska i co ja tam sobie powkładałam. Mam nadzieję, że jakoś tego filmiku będzie dobre, bo jest coś ciemno na dworzu, a nie chcę mi się lampy przynosić, żeby to nie prześwietliło tego kufra. Tak jest, mi się wydaje, najlepiej to wygląda, więc mam nadzieję, że będzie ok. Jak nie, to nagram jeszcze raz, trudno. Więc tak, pokazuję Wam saszetki po kolei. W pierwszej saszetce mam pędzelki. Pędzelki tutaj sobie powkładałam tak luzem. Muszę sobie kupić taką tubę do pędzli, bo by się przydała właśnie. Ta saszetka niestety mi się popsuła, bo zamek mi wyskoczył z rządka i niestety się rozdwaja ten zamek, ale jak na pędzle może być. Zawsze go kładę na wierzchu, bo wiadomo, żeby pędzle się nie pogniotły i tak dalej. Więc tak, pierwszą saszetkę mam pędzle, można kupić tubę, więc ta saszetka może być do czegoś innego. Także to ja Wam pokazuję, jak ja tu sobie pokładałam, tak na szybko, bo wyciągałam z szuflad, żeby Wam pokazać, jak ja tutaj bym sobie pokładała. Następną saszetką to mam jakieś tam palety do cieni, różnego rodzaju paletki.
Też jest fajnie zamykana saszetka, także naprawdę saszetki są spoko, oprócz tego, że widzi się, jeden ekspres mi się popsuł. Następną saszetką mam jakieś tam podkłady, jakieś wody termalne, kremy i tak dalej, korektory. To też taka przykładowa kombinacja. Następna saszetka, tutaj mam znowuż jakieś bronzery, pudry, róże i tak dalej, rozświetlacze. Tak. I następną saszetką jest saszetka z pomadkami, błyszczykami i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest jak najbardziej potrzebne do malowania klientki. To wszystko można tutaj sobie naładować, naprawdę bardzo dużo tych rzeczy do tych saszetek, więc co tam chcecie, to sobie możecie wziąć. I naprawdę jest spora różnica z tym, że mamy ten kufer na kółkach, bo przynajmniej nie musimy dźwigać, a więc jestem bardzo zadowolona, że ten kufer ma takie genialne kółka. Kółka są kauczukowe. Tak jak widzicie teraz na zdjęciu, kółka bardzo fajnie się suwają, są kauczukowe, więc to naprawdę bardzo delikatnie nam wszystko jeździ. Wiadomo, że kufer jest ciężki, jak go bierzemy w rękę, ale już jest dużo mniej cięższy niż taki kufer aluminiowy, jaki znamy, tak? Jakie były te kufry takie, co są te aluminiowe, one są mega ciężkie, te kółka się rozwalają. Kufry, jakie tak tarmosicie po chodniku, to naprawdę to jest masakra. Po drugie, jak wchodzicie do klientki, nie zawsze mieszka klientka w bloku z windą. Ja kiedyś miałam taki właśnie przykład, że jechałam do klientki, klientka mieszkała na 4. piętrze bez windy, jeszcze te schody były takie wysokie i z tym kufrem dźwigałam, po prostu miałam dosyć, ledwo ona mi otworzyła drzwi, a ja do niej mówię, daj mi kobito wody, bo zaraz uschnę. Po prostu myślałam, że wykituję, no ale już tam, mniejsza z tym. Ten kufer, jak go podnosimy, też nie jest lekki, ale już sam kufer jest leciutki. A wiadomo, jak nagicujemy sobie tych kosmetyków dużo, no to będzie ciężki, tak? To wszystko zależy od tego, ile my sobie tam naładujemy i jak przemyślimy sobie to ułożenie tych kosmetyczek, co w nich się będzie znajdować. I naprawdę trzeba to rozsądnie pomyśleć, bo ja przeważnie też biorę bardzo dużo kosmetyków, których w ogóle nie używam, także trzeba to przemyśleć. Wiadomo, że podkłady musimy mieć w różnych kolorach, bo nie wiadomo, na jaką klientkę trafimy. Kufer nie jest tani, on jest dosyć drogi, naprawdę trzeba na niego uzbierać, bo taka suma jednorazowa, no to jest dosyć dużo, macie cenę tutaj, więc no trzeba na nią uzbierać. No, rączkę można dostosować do różnej wysokości, jak tam wolicie. Ona się tutaj wyciąga fajnie, także naprawdę jest to bardzo fajne ułatwienie sprawy. Myślę, że warto zainwestować w ten kufer, bo to jest naprawdę dla nas takie ułatwienie, dla pracy. Nie można dużo też dźwigać, nasz kręgosłup po jakimś czasie może po prostu się obciążyć i możemy mieć problem. Tutaj na kółeczkach wszystko sobie fajnie ciągniemy i naprawdę to ułatwia nam sprawę. Ja nie zamieniłabym tego kufra na nic innego, bo dla mnie to jest naprawdę wymarzony kufer i naprawdę jestem mega zadowolona, że go mam. Dobra dziewczyny, myślę, że wszystko Wam powiedziałam. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie mi w komentarzach. Na pewno na nie szybciutko odpowiem. Jeszcze później, po tym moim filmiku, wrzucę Wam zdjęcia na bloga, także możecie sobie z bliska jeszcze zobaczyć, jak wygląda ten kufer na zdjęciach. No i tyle, już nie wiem, co Wam mam powiedzieć, chyba wszystko powiedziałam, bo tutaj nie ma co mówić, po prostu kufer jest zarąbisty i tyle, i polecam Wam go serdecznie. Także tyle, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału na Facebooka i na Instagram. Serdecznie Wam dziękuję, pa, pa.